odcinku. Nie ma żadnych dowodów, że Bergoglio wsparł w jasny sposób Puntę, że w jakikolwiek sposób z nimi dealował, z Widelą, czy z kimkolwiek innym. Gdyby, to też jest ciekawe, bo chyba Czeszkowska na niego zwróciła uwagę ostatnio u nas na stacji 7, że gdyby coś było rzeczywiście twardego przeciwko niemu, to już przed konferencją w 2005 roku przy dzisiejszych mediach wszyscy by o tym trąbili, on był kompletnie zrobiony. Natomiast w tej chwili, wiedząc też, jaki jest stosunek, wiemy, jakie są media, wiedząc, jaki jest stosunek rządu i propagandy rządowej w Argentynie do tego, no to też trzeba wziąć poprawkę, że oni dużo zrobią, żeby na pewno mogą być oszczędni. To po prostu tak, gdyby były twarde papiery na stole. Komentarza Michała Ogórka. Radość hierarchów polskiego kościoła z ubóstwa papieża Franciszka pokazuje ich mało znane dotychczas preferencje. Okazuje się, że zawsze chciano tam osiągnąć skromność i pokorę, choć nie za każdym razem się to udawało. Arcybiskup Buć tak chciał wyprowadzić się z pałacu w Gdańsku, żeby archidiecezja zostawiła wszystkie posiadłości. Już niedługo będzie mógł zarównać majestatowi papieskiemu i zamieszkać w hotelu, a na udzielane przez siebie objęcie zaproszeń do parku. Także już też podbija ten wątek, o którym mówiliśmy. Ja czekam na pierwszego polskiego biskupa, który się metrem przyjedzie. Ale ciekawe, jak będzie media coverage tego faktu. Na żywo wszystko będzie kupował bilet, wiesz, bo będzie wystawka. Ciekawe, że polityk, który chodzi do sklepu osiedlowego na zakup. Nie, ale ja myślę, że w polskich biskupach jest ten potencjał i Franciszek daje mu odwagę. Będziemy teraz obserwować to zdecydowanie uważnie. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Rozumiem, że tematów papieskich całe mnóstwo w weekendowej prasie, więc każdy może sobie poczytać i uzupełnić wiedzę na temat. Rafał Rutkowski, przygotowujesz na spotkanie z Państwem, żeby wyglądać jeszcze piękniej niż zwykle. To jest niemożliwe, ale on próbuje. Co go tłumaczy, tak? Nie, znaczy nie tłumaczy, to po prostu absolutnie tłumaczy jego geniusz, jego talent. Właśnie, mówię. Dzieci w kuchni są. Dzieci w kuchni przygotowują dla mnie śniadanie, a my robimy sobie kolację.